pokój i dobro. Żeśmy się długo nie słyszeli, a po sobie znajdowałem różne wymówki, dlaczego by tego nie robić. Taką najfantastyczniejszą dla mnie wymówką było, że poczekam, aż znajdę taki fragment, że po prostu ja coś tam zobaczę, czego nikt nie zobaczył. Nie? Wtedy wam powiem i wy się nawrócicie, ja się nawrócę i w ogóle wow, i będzie święty Płoskoń. No. Raczej nic nie nagrałem dzięki temu. Dwa, że mnie to do przodu nie popchnęło w mojej wędrówce ku Panu Bogu. I osiem błogosławieństw z całym szacunkiem, nie? Ale niewiele jest bardziej, za przeproszeniem, oklepanych tekstów w piśmie. No, wszyscy to znamy. Niewierzący to znają, każdy to zna. Każdy to zna. To jest w ogóle piękny tekst literacki. Jestem pełen zachwytu dla Pana Boga, że w końcu mnie zmusił, w końcu mnie popchnął przez SMS-a mojej przyjaciółki do tego, żebym usiadł z Wami i podzielił się tym, co jest w moim sercu, tym światłem, które mi Pan Bóg daje. Jeżeli jest w tym jakieś dobro, to ono jest tylko dlatego, że właśnie mnie Pan Bóg daje. I daje mi to światło dla mnie. Nie wiem, czy Ty je odczujesz tak samo, ale chcę Ci je pokazać, bo jest dla mnie przepiękne. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, zbliżyli się do Niego uczniowie, wtedy odezwał się i zaczął nauczać. Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni. Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię. Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi. Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak samo przecież prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Na tej końcówki już nie usłyszymy na Eucharystii tego ostatniego zdania. No, pierwszy raz tak rzeczywiście zafascynowałem się ośmioma błogosławieństwami, gdy usłyszałem kazanie Ojca Szustaka. Jeżeli uda mi się to wrzucić w niedzielę, to na pewno będziecie już mogli też wysłuchać dzisiejszego kazania Ojca Szustaka. Gdzieś wam wrzucę tam w dole w opisie linka do niego, jak go zaraz znajdę. Nie wiem, co mówi teraz. Pamiętam, co mówił parę lat temu i on fantastyczne światło rzucił na to, że może właśnie błogosławieni są ci, którzy płaczą nawet, kiedy to robią nieszczerze i tak dalej. To pokazuje niesamowitą dobroć Bożą. Ja się bardzo skupiłem na tym tłumaczeniu bardziej dokładnym, gdzie nie chodzi o błogosławieństwo jako taką, nie wiem, nadmiarową, wyjątkową łaskę, bo nie ma wyjątkowej łaski u Pana Boga. No nie ma, no w sensie wszystko jest wyjątkową łaską u Pana Boga. Bo my jesteśmy wyjątkowi. Człowiek dla Pana Boga jest jedynym wyjątkiem, na jaki on zwraca regułę. On tak nas kocha. I wszystko, co od niego dostajemy, jest łaską. I tak patrzę, są dwa aspekty tego szczęścia. Jest szczęście doczesne. I ono jest trudne. To jest to szczęście, którego święci się wielokrotnie nauczyli. Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę. No gdzie tu szczęście, nie? No jest, bo im bardziej się jesteśmy w stanie oderwać od tego, co jest dobre w oczach ludzi, a po prostu mamy zły ogląd na to wszystko. Często mamy bardzo zły ogląd na to, co jest dobre. Zakłamany po prostu jest ten ogląd. Im bardziej jesteśmy w stanie te warstwy tej takiej suchej cebuli z siebie zerwać, tym bliżej będziemy tego, czym dobro rzeczywiście jest. Więc naprawdę szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, bo mogą się łączyć w tej udręce z Chrystusem. A to jest łaska
niesamowita, bo my nie zasługujemy na to, żeby móc włączyć się w cierpieniu z Chrystusem. Bo to, co On zrobił na krzyżu, jest absolutnie nieosiągalne dla człowieka. Jest taka moda, że my teraz cierpienie Chrystusa porównujemy tam na bazie, co Mu się mogło po ludzku przydarzyć. I to cierpienie fizyczne było ogromne, ale tu chodzi o największe możliwe cierpienie duchowe. Cierpienie wzięcia wszystkich grzechów na siebie, będąc Bogiem. No to jest... To w ogóle przeczy samemu sobie, a jednak Chrystus to zrobił dla nas. I On nam pozwala w tym uczestniczyć. Bo tak jest Jego wielka łaska. W cierpieniu, nie że w jakimś tam szczęściu, nie że jakoś, że kwiatki, ptaszki, króliczki, tylko w cierpieniu. Bo i w tym jest nasze szczęście. W ptaszkach, króliczkach też, nie? No to oczywiście, po to one są, ale w tym. A drugi aspekt szczęścia, oprócz tego doczesnego, jest aspekt wieczności. Bo to, co nas czeka na końcu, to jest zmartwychwstanie. Czy tego chcemy, czy nie. Czy byliśmy grzeszni, czy byliśmy bezgrzeszni. I tak zmartwychwstaniemy. Tylko jedni zmartwychwstaną do życia, a inni zmartwychwstaną do śmierci. Ale będą żyć wiecznie. Żyć wiecznie w śmierci. Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni. Bardzo mnie zastanowił, bardzo gdzieś tak wzmógł we mnie myślenie fragment świętego Pawła. Bracia, przypatrzcie się waszemu powołaniu. Według osądu ludzkiego niewielu wśród was jest mądrych, niewielu wpływowych i niewielu szlachetnie urodzonych. Tymczasem Bóg wybrał właśnie to, co dla świata jest głupie, aby zawstydzić mądrych, i to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić mocnych. Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone, co jest wzgardzone, i to, co nie jest, aby unicestwić to, co jest. W ten sposób nikt nie może wynosić się wobec Boga. On zjednoczył nas z Chrystusem Jezusem, który stał się dla nas Bożą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, kto chce się chlubić, niech się chlubi Panem. Może to zabrzmieć, jakbym się teraz chciał kłócić ze świętym Panem, ze świętym Pawłem, ale Pan Bóg na pewno nie chce nikogo poniżyć, nie w takim ludzkim sensie, wiecie, że bierzesz buta i kogoś po prostu miażdżysz, nie, bo ty jesteś lepszy i możesz to zrobić. Nigdy Panu Bogu o coś takiego nie chodzi, bo Pan Bóg nas kocha, każdego, nie tylko tych pokornych, nie tylko tych łagodnych. To nie jest tak, że On tylko tych kocha. Dlaczego oni będą szczęśliwi? Bo źródłem szczęścia jest Bóg, a Bóg jest właśnie taki. Bóg jest właśnie taki. To jest po prostu dotarcie do stanu równowagi. Tak jak kryształ, który w swojej budowie jest w stanie równowagi, a przez to w naszych oczach ludzkich jest idealny. Tak samo człowiek, który będzie właśnie jak ten kryształ tam opisany w tych 8 błogosławieństwach, właśnie będzie idealny. I to nie jest tak, że my musimy to zrobić i wtedy Pan Bóg nam zrobi, że będzie dobrze, że to jest, wiecie, grasz na automacie, dostajesz ileś tam tych bilecików takich i idziesz do punktu wymiany nagród i dostaniesz pluszowego Pokemona. No nie na tym to polega. To w ogóle nie ma żadnego systemu kar i nagród. Nie ma takiego systemu. Jest system sprawiedliwości, czyli że to, co robisz, ma odzwierciedlenie w efektach tego czegoś. To jest jedyne, co Pan Bóg... Dlatego Pan Bóg jest najwspanialszym sędzią. On nie każe kogoś, żeby go uwalić. On każe, żeby przywrócić sprawiedliwość światu. I teraz, jeżeli Pan Bóg kogoś upokarza, jeżeli Pan Bóg kogoś, mamy tutaj napisane, zawstydza, jeżeli kogoś poniża, to nie dlatego, że mu pokazać, a, widzisz, dziadu, kurde. Nie. Ja tutaj, widzisz, tak napisałem, to żeś tak nie zrobił, no to teraz, proszę bardzo, 30 batów. Nie, on to robi z absolutnej miłości.
z absolutnej miłości. Wydaje mi się, że to jest właśnie sytuacja, która spotkała marnotrawnego syna. Że on w pewnym sensie został przez swojego ojca upokorzony. Obstawiam, że ten ojciec z łatwością mógł go znaleźć. Ale co zrobił ojciec? Pozwolił na to, żeby konsekwencje czynów tego syna, który zabrał cały majątek mu należny, jego dosięgły. Ale czekał, bo zobaczcie, co się stało. Te konsekwencje, to upokorzenie, poniżenie, wzgardzenie jakieś przez ludzi doprowadziły go do stanu, kiedy on powrócił do ojca. A niestety nasz stan jest następujący. Jesteśmy ulepieni z prochu ziemi. Jedyne, co nas przytrzymuje przy życiu, to jest życiodajne tchnienie Boga, które on tchnął w nasze nozdrza. Ale my jesteśmy prochem. Czy jesteś pokorny, czy jesteś łagodny, czy jesteś pyszny, czy uważasz się za najmądrzejszą osobę na świecie, jesteś prochem. Ale kiedy jesteś pokorny, kiedy jesteś łagodny, kiedy płaczesz, kiedy znasz swoje miejsce, no wtedy właśnie jesteś tym prochem, którym masz być. A Pan Bóg nie stworzył nas prochem dlatego, żeby na złość od razu, wiecie, to ja sobie stworzę kogoś gorszego, żebym ja się mógł czuć lepszy. No nie, bo on jest idealny, bo on jest absolutnie nieskończonym źródłem dobra. On nas stworzył prochem, bo tak jest najlepiej. Nie będę tu się rozwijał nad tym, dlaczego tak jest najlepiej. Bo nie znam aż tak dobrze Boga. Ale im bliżej Boga jestem, tym bardziej wiem, że mi jest najlepiej tym prochem się stając. No to raczej to działa, nie? Więc on tego nie zrobi ze złości. On to zrobi z absolutnej miłości, żebyśmy mogli wrócić do Niego. Bo problem z tym światem jest taki, że myśmy sobie wymyślili, że my ten świat będziemy tworzyć według jakiejś naszej wizji. Tylko tą wizję nam dyktuje ktoś inny tak naprawdę. Tą wizję dyktuje nam ktoś inny. Ktoś, kto strasznie Pana Boga nienawidzi, a nienawidzi Go przez to, że stworzył nas. I kiedy my budujemy sobie ten świat według jakiejś takiej tej zakłamanej wizji, to nas od Pana Boga odsuwa. I to właśnie trzeba unicestwić. Tu jest napisane, strasznie miałem problem z tym. Bo ja naprawdę uważam, że Pan Bóg niczego nie chce unicestwić. On jest taką miłością i tak tworzy, że tego nie niszczy. Więc co on chce? On chce unicestwić kłamstwo. A czym jest kłamstwo? Kłamstwo nie jest czymś innym, inną wartością, równą prawdzie. Kłamstwo jest brakiem prawdy w różnych miejscach, więc unicestwić chce to, czego tak naprawdę nie ma, ale co jest. Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone, co jest wzgardzone i to, co nie jest, aby unicestwić to, co jest. To, co jest, co żeśmy sobie wymyślili. I mamy tego strasznie dużo. Ja tego mam takie pokłady, że no jeżeli mi się uda usunąć jedną rzecz, to jest, kurczę, widzę, że to jest jak taka niesamowita jakaś niestety piramida. Że jeżeli uda się usunąć ten kamień z góry, okazuje się, że pod nim są cztery. Pod tymi czterema będzie ich 16 i tego jest strasznie, strasznie dużo. Ale z drugiej strony to jest fantastyczna robota. Bo jestem coraz bliżej Pana Boga. Coraz bliżej tego, który jest idealny. I zawsze mogę być bliżej. Bo ja jestem, to jest super, kurczę. Bo ja jestem tylko prochem. Ja jestem tylko ziarnkiem, a on jest nieskończony. Jak mieliście w szkole jakieś tam limesy i całki i tak dalej, no to ten limes, który tamten X dąży do nieskończoności, to on zawsze, to on nigdy nie dochodzi do niej. Zawsze może... Czy to nie jest fantastyczne? Że my się możemy ciągle rozwijać i być coraz lepsi. Potem jak zmartwychwstaniemy, będziemy porównywalni do proch, który jest porównywalny do Pana Boga w świętości. Bo jest święty Jego świętością. To jest fantastyczne. Stary Testament, który czytamy, w ogóle są fantastyczne są dzisiaj czytania. Fantastyczne są dzisiaj czytania. Sofoniasz na początku mówi nam tak. Szukajcie Pana, wszyscy ubodzy tej ziemi, którzy wypełnialiście Jego ustawy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Bo my jesteśmy zabudowani niestety tym całym kłamstwem. I ono uniemożliwia nam dostęp do nieba. Bo tylko święci tam wejdą. I my będziemy święci. Będziemy święci. Ja w to wierzę. Pomimo tego,
jak jestem zawalony tym całym bałaganem, całym tym, za przeproszeniem, gównem. I tego jest straszna ilość, ale ja wiem, że dla Pana Boga to nie jest żaden problem, żeby wspierać mnie tak, żebym się tego pozbył. Choćby się to miało stać po śmierci i choćby to miało trwać setki tysięcy lat. Jak ten czas będzie mijał, tego oczywiście nie wiem, ale to nie jest dla Niego problem, bo On chce, żebyśmy wszyscy byli święci, i ci pokorni, i ci niepokorni. Może nawet bardziej ci niepokorni. Zawsze trzeba uważać, żeby nie pomyśleć sobie, że już jestem pokorny, albo już jestem ubogi. Bo to jest zawsze dążenie do Pana Boga, który jest nieskończonością. I zawsze można dążyć więcej. I szukajcie Pana, ubodzy tej ziemi, którzy wypełnialiście Jego ustawy. A ci, którzy żeście nie wypełniali, to wypełniajcie, bo one są absolutnie dla waszego dobra. A mówię to do wszystkich, w szczególności do siebie. Tu mam taki ekranik, który mnie pokazuje, więc mogę sam palcem na siebie wskazać, że należy wypełniać te ustawy nie dlatego, że jest to jakieś prawo i czeka mnie kara, tylko to jest Boża łaska i czeka mnie Bóg. Szukajcie sprawiedliwości. Szukajcie sprawiedliwości. Kurczę, to Paweł, dla mnie to jest skwitowanie. Skwitowanie całości. Bracia, przypatrzcie się waszemu powołaniu. Według osądu ludzkiego niewielu wśród was jest mądrych, niewielu wpływowych i niewielu szlachetnie urodzonych. Uwaga, to nie chodzi o powołanie do tego, że teraz masz być głupi, ubogi, nie musisz od razu iść do franciszkanów, nie musisz iść do jakichś sióstr franciszkanek czy czegokolwiek. Bo to nie musi być twoje powołanie. Każdego powołaniem jest Pan Bóg i każdego powołaniem jest świętość. I są tacy, którzy będą laureatami Nagrody Nobla. Są tacy. Niewielu wśród was jest mądrych, ale każdego powołaniem jest Pan Bóg. I teraz prawdziwa mądrość, wszystko co tu osiągniemy na ziemi, jest absolutnie bezwartościowe. Absolutnie. Co mi muzykowi będzie po tym, że napisałem jakieś fajne utwory, wielkie dzieła, małe dzieła, co mi po tym będzie? Wobec Boga to jest prochem. Wobec Boga, ta mądrość nasza, co mi po tym, że ja będę wiedział, jak działa ten świat? Co mi po tym, skoro jest ktoś, kto jest nieskończenie większy od tego świata? I absolutnie to w to wierzę, mając świadomość, że być może ten wszechświat jest nieskończony, jeżeli chodzi o jego przestrzeń. A jest ktoś, kto jest bardziej nieskończony do niego. Wszystko, co jest ważne w życiu, wszystko, co jest naprawdę ważne, to jest Pan Bóg. Jeżeli my się będziemy kierować czymś innym, to nie ma nic innego od Pana Boga. Jeżeli będziemy się czymś innym kierować, to po prostu będziemy szli w złą stronę. I trzeba będzie to wypalić, a to będzie w nas i to będzie bolało. Ja patrzę na te błogosławieństwa jako obietnicę wiecznego wzrastania do świętości. Nie jako groźbę dla tych, którzy nie spełniają jakichś tam wymagań, tylko jako obietnicę tego, że każdy może stawać się coraz bliżej Pana Boga. No. Błogosławionej niedzieli. Usunąłem sobie teraz tą piękną zakładkę, więc muszę teraz tego poszukać jeszcze raz. Postaramy się zrobić bez cięcia. O, oczywiście. Będzie cięcie.